Witam Was serdecznie razem z naszym nowym nabytkiem Hyundai X35. Witam Was ładnymi LED-owymi lampami do jazdy dziennej. Wszystko w naszej sieci sprzedaży Papis. Oczywiście polska salonówka z dobrym, porządnym silnikiem wolnosącym 1.6 o mocy 135 koni mechanicznych. Hyundai X35 wersja Style 2014 rok. Ładne felgi w stonowanym kolorze, do tego chromowe, ładne wykończenia całego samochodu plus relingi, też srebrne, z tyłu LED-owe lampy, czujniki parkowania, dwa duże wydechy, wnętrze bagażnika naprawdę jest przestronne, duże, mamy do dyspozycji pełne koło zapasowe wraz z lewarkiem i całym ekwipunkiem do jego wymiany, koło zapasowe też aluminiowe. Jeszcze raz przypomnę, Hyundai iX35 o bardzo ładnym wnętrzu. Teraz środek mamy skórzany, połączony z materiałem, fotele naturalnie tylnej kanapy również ogrzewane, do tego elektryczne sterowanie szyb tylnych, co właśnie świadczy o tej wersji. Mamy ładne chromowane klamki, no i przednie fotele też oczywiście ogrzewane, ładna 6-stopniowa ręczna skrzynia biegów, asygnacja tutaj wszędzie Hyundai iX35 na czerwono, wersja Style. Także wejdźmy do środka i powiedzmy sobie, cóż takiego ma nam do zaprezentowania owy egzemplarz. Mianowicie odpalamy i przed nami mamy co prawda akcesoryjne radio, natomiast wielofunkcyjne z dużą ilością aplikacji i możliwości. Tutaj poniżej, o właśnie nam się już wyświetliło, także mamy tutaj tych aplikacji całą masę i możemy sobie na bieżąco korzystać. Akcesoryjne radia mają wiele plusów, ponieważ są rozbudowane w zakresie używania ich za pomocą jeszcze karty SIM, tym bardziej możemy z wszystkich funkcji skorzystać. Tak wygląda radio. I jeżeli chodzi o poniższe funkcje, mamy dwustrefowy klimatronik, do tego ogrzewane fotele przednie, tak jak je tylne wspominałem, także tu mamy fotele przednie, tylne ogrzewane, multifunkcyjna kierownica ubrana w tempomat i limiter prędkości, z lewej strony regulacja zestawu głośnomówiącego, a tuż po lewej stronie kawałeczek dalej mamy funkcję grzanej kierownicy, jak i asystenta zjazdu. Na górze nam się tutaj zapala na desce, także tak to wygląda. Do tego mamy trip, czyli wszystkie informacje związane z podróżą, zasięg, ilość kilometrów, spalanie, wszystkie podstawowe funkcje też tutaj znajdziemy. Auto oczywiście jest serwisowane, także pełen komplet serwisu i całą ciągłość serwisową znajdziecie jak zawsze na naszej stronie papis.pl, do czego Was zachęcam jak zawsze. Całą resztę samochodu, w sensie zdjęć, informacji, wglądu do dokumentacji znajdziecie również na naszej stronie. Także cóż, do następnego, do kolejnego YouTube'a, do kolejnych odsłon polskich salonówek sprzedawanych w naszej sieci sprzedaży Papis. Do następnego. Cześć.